Siemano, siemano, witam, witam. Dzisiaj widzowie, piękny dzień. Jak widzicie, za oknem jasno. Dzisiaj nie nagrywam wieczorem, czyli nagrywam na pewno przed 16, bo ciemno się szybko robi. Widzowie, dzisiaj lecimy do Pawła, ponieważ ja pomyślałem, że musimy zrobić coś dla Palionki i Steve'a jednak mimo wszystko. No bo sytuacja nie jest dobra. No po prostu mają tego dzieciaka, trzeba im jakoś sytuację ułatwić. To na pewno nie jest łatwe dla nich. Ja wiem, że Steve ukradł zielone, że wiecie, że było tutaj, prawda, wiele, że tak powiem, rzeczy, za które moglibyśmy go nie lubić. No ale jednak mimo wszystko uważam, że zrobić dla nich jakiś prezent z okazji tego, że będą mieli dzieciaka, można. Ja pójdę do Pawła, zaproponuję mu to, może jakimiś wspólnymi siłami wymyślimy coś ciekawego i jakiś prezent dla Palionki i Steve'a, że tak powiem, ogarniemy. Ja już jestem blisko Pawła, o, widzę, że tam stoi, ja teraz tutaj patrzę, patrzę na mnie, ja tak. Pawle, Pawle, mój ukochany, rzuć tu warkocz, wejdę po warkoczu do góry. Nie mogę, zaplątani. No, siema Paweł, słuchaj, ja mam do ciebie deala. Siema, jaki deal? Lubię deal. Deal? Deal jest taki, że słuchaj, no Palionka i ten, i Steve mają mieć dzieciaka, więc uznałem, że no, mimo tego, że troszkę nas denerwują, to jednak trzeba, no trzeba po prostu, no, zrobić coś dla nich, żeby było im łatwiej, jak będą mieli tego upominek. Dzieciaka. Jakiś upominek, tak, dokładnie, upominek. Czekaj, co, wiesz, masz co? Jakiś pomysł? No ja myślałem o tym. O. Ale jak już się pofatygowałeś, to możesz to zrobić. Aha, no dobra. Żeby wybudować taki, jakby taki najprostszy taki domek rodzinny dla nich, wiesz, co Tak, żeby mogli tam mieszkać, żeby wychować tam dzieciaka. No dobra, to słuchaj, ja mam takie, jest tam niech takie to będzie miejsce. Troszkę, nie w centrum, może być to gdzieś w Palionowej, ale nie w centrum, bo no nie to chcę tam jest, widzieć. Chodź, pokażę, a nie chcesz ich widzieć. To, dobra, będziesz miał daleko od nich. Słuchaj, jest tam jedno takie miejsce, taki, no idealne w sumie, ja tam ostatnio zbudowałem most, żeby tam bardziej rozbudować Palionowo, ale w sumie tam by było dobre miejsce na to chyba, żeby zrobić tam dla nich, prawda, ich campsite. Chateczka. W którym to miejscu? No tutaj za Palion Stylem. Tak, żebyś nie musiał na nich patrzeć. Za Palion Stylem. Tam, patrz, tutaj jest mur, który tak oddziela nam wodę, a tutaj zrobiłem most. I tam po drugiej stronie, widzisz, koło Energy Landy jest miejsce idealne, w którym można by było jakiś dom postawić. W ogóle jak oceniasz mój most? Tutaj. No, znaczy wszędzie robimy taki most, nie? No tak, tak. Wygląda wszędzie tak samo, tylko to no, jest fajnie. Ale jest nie, tak z boku zrobiłem tak bardziej designersko, widzisz to? No, fajnie to wygląda. No. No to tam, to co powiesz, to miejsce? A to będzie git, tylko kurde, tu musi... Tu, nie wiem, co z tym wesołem, tu musi tutaj... być odgrodzone, bo patrz jak to wygląda tutaj. No tak, tutaj to normalnie można hopsasa i już jestem, wiesz. Prowadzi, patrz, ten most. Nie wiem, szczerze. No, a, bo to jest mur, to był mur. To jest tak, tak, tu był mur. Mur, no i nie wiem, stary, no i tyle. No i no mur. Dobra, ale to, no, trzeba to jakoś zrobić ten... Tak, tylko słuchaj, ja potrzebuję pisemnej zgody od burmistrza na rozpoczęcie budowy. A, no to pewka. Tylko ja nie mam książki, musisz jakąś książkę załatwić. Ja i mam trzy jakieś, tylko nie wiem, co jest popisane. Weź tam spisz jakąś umowę, że przydzielasz. A, odcinka od tego, od Yetiego. A, to weź tu przydziel, napisz kordy, ja ci powiem, jakie tu są kordy. Tu są kordy, minus 160, daj nam 180. 160, 180. No, że przyznajesz tutaj na budowę. Można wybudować dom mieszkalny. Palion. Dobra, zobaczymy, co tutaj mamy. Uwaga, umowa na miejsce na kordach, a nie w kordach. Paweł, na kordach. Minus 160 na 180 można wybudować dom mieszkalny. Palion, dobrze, super, cudownie. No to słuchaj, ja tu będę budował, pewnie mi to trochę zajmie, ale przyjdę do ciebie, jak już skończę budowę i zobaczysz ten dom i ocenisz go, prawda, swoim zielonym okiem. Dobra. No to w takim razie ja przechodzę do budowy. A, jeszcze jedno! Fundusze muszą być jakieś. Fundusze to znaczy? No pieniądze. Ja nie mam pieniędzy na taką budowę. A teraz już są czekaj, zielone, trzeba mieć pieniądze. Czekaj, gdzie były zielone? No ty masz. Ty masz. Ale musimy lecieć do domu. No to zalećmy sobie jeszcze po zielone. Co chcesz, budowlańcem? No tak, no bo jednak wiesz, tutaj potrzebne są materiały budowlane. Nie ma to tamto. To ile to będzie? Ile to będzie trwało? Ja już mnie głowa boli, jak sobie myślę, ile ja będę musiał odbudować. Ale Enderchesta mi ktoś zniszczył. Co? No ja mam Enderchesta u siebie, jak chcesz. O, no to idziemy. To, jaką drogę trzeba pokonać, żeby zielone zdobyć? Widzicie, widzowie, to są dopiero zabezpieczenia, a nie jakieś, kurcze, kody weryfikacyjne, prawda, klucze fizyczne. Pamiętam, mi zniszczyła Enderchesta, no ja nie mogę, czekaj, gdzie to tam? O, tu. Tutaj. No kurde, ile tu jest tego, dobra, ile potrzebujesz? No nie wiem, a ile myślisz, że starczy? No stack myślę, no dobra, stack, może zobaczymy, najwyżej, ja...
Wow, no dobra, no to zobaczymy. Ja mam nadzieję, że wydam wszystko i zbuduję dla nich super hardę. Dobra, no to słuchaj, ja lecę w takim razie brać się za budowę, a do ciebie przyjdę później, jak już wybuduję. Dobra, bo dobra. To trochę zajmie pewnie. Odzywaj dobra. Się! Trzym się, ilu! O, widzowie, lecimy, lecimy! Najpierw muszę do sklepu budowlanego zajść, żeby zobaczyć, czy tam nie ma czegoś, co mi się przydało do tej budowy. Dobrze, a więc jestem przed sklepem budowlanym, pora zacząć, że tak powiem, kupowanie. I teraz tak, z czego my chcielibyśmy zbudować w ogóle ten dom? Mi się wydaje, że on powinien zostać zbudowany na pewno z drewna jakiegoś. I wydaje mi się, że tutaj to drewno jest dobrym pomysłem. Zabierzmy tyle, 3 zielone musimy dać, czyli 1, 2, 3. A nie, to więcej, bo ja wziąłem 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Czyli 9 zielonych musimy zabrać. Tak to wygląda, tu rzucamy do tego ziomeczka te zielone. I mamy już kupione te logi. Dobra, to jest jedno, co potrzebujemy. Myślę, że można by było zbudować coś z... z czego by im to zbudować? Ja szczerze mówiąc nie wiem, może z kwarcu? Z kwarcu, czy chcielibyśmy to budować? Szczerze, kurczę, nie wiem, może... Nie no, z wełny na pewno nie, na pewno z wełny nie. Dobra, na pewno będziemy potrzebować trochę szyb. Więc weźmy tak, 64 szkła za te... No dobra, weźmy to. Jedno nam starczy, bo z tego zrobimy te mniejsze szyby, czyli 20 zielonych potrzebujemy tutaj. Więc zróbmy 1, 2, 3. Okej, tu mamy 20 zielonych. Leci do środka, zakupione, szyby są. Dobra, mamy lekko ponad stack jeszcze. Możemy go jakoś wydać. Czy ja chcę z kwarcu budować? To jest dobre pytanie. Nie wiem szczerze, czy chcę z kwarcu budować, bo to będzie takie białe strasznie, a chyba to powinno być bardziej takie... to w sumie nie wiem w sumie, jakie to powinno być tak naprawdę. Czy może z betonu? Beton tani wychodzi, a efekt ten sam. W sumie 5 zielonych za 64, a tutaj za 64 za smów 10. No to jest o połowę mniej, to ja tutaj o wiele więcej tego mam. Wydaje mi się, ale betonu ja też chyba mam trochę w domu, ale dobra. Z 5 zielonych, czyli weźmy sobie tak za 20, czyli po prostu zróbmy 1, 2, 3 tutaj 20, czyli możemy za to zabrać 4 staki, albo wiecie co, na razie wezmę 2. Zobaczymy ile nam starczy, na ile nam to starczy, więc rzucamy te 2 i teraz zostaje nam 57 zielonych. To jeszcze naprawdę sporo możemy w sumie wydać. Co by nam się tu przydało? Dobra, wiecie co, inaczej. Ja po prostu idę budować i po prostu zobaczymy, co będzie mi potrzebne potem. Ja muszę najpierw jakiś zarys wymyśleć i tak dalej. Muszę znaleźć może jakąś inspirację na internecie i tak dalej. To na pewno mi trochę zajmie to budowanie. Nie będę was zanudzać tym budowaniem, bo ja nie umiem budować i komentować w tym samym czasie. Wiecie o co chodzi? Ja po prostu muszę się skupić na budowaniu. Wtedy mi to najlepiej wychodzi, bo jak się nie skupię, to po prostu jest to takie, wiecie, takie nijakie, takie piąte przez dziesiąte, wiecie o co chodzi. Więc po prostu muszę się skupić. Czyli muszę wyłączyć wszystkie lampy, wszystko te, rozsiąść się na fotelu jak szef i po prostu sobie budować. Więc tyle, ja zaczynam to budować, zobaczymy ile zielonych wydamy. No i mamy na razie tyle bloków, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że to powinno starczyć na spokojnie, ale to się jeszcze przekonamy. Widzimy się, jak dom będzie zbudowany. Dobrze, jestem! Drugi dzień, jest już następny dzień. Ja już to wczoraj cały dzień budowałem, widzowie, ten domek. I widzimy się po cięciu tak naprawdę. Ja teraz muszę się znowu wdrążyć w nagrywanie, bo jestem jakiś taki oszołomiony, jak nagrywam następnego dnia, poprzedni odcinek jakby. Wczoraj skończyłem budować ten dom, teraz wam go pokażę, pokażę go również Pawłowi, ponieważ troszkę mi to zajęło, no w sumie cały wczorajszy dzień, już podgadzałem za dużo, nie było ten, cały wczorajszy dzień to budowałem, gdzieś tam wieczorem sobie jeszcze kończyłem, no i po prostu jesteśmy już na końcu. Uwaga, możemy podsumować, ile wydaliśmy, zostało nam 17 zielonych i 64 logi, tak to wszystko tam w sumie wykorzystałem, część rzeczy w sumie odłożyłem do skrzynki, ale to były już takie reszki, tam troszkę szkła mi zostało, troszkę jakieś tam rzeczy, ale bardzo dużo w ogóle poszło na to tego białego betonu takiego, no i patrzcie, w tym momencie dom prezentuje się, otóż to, w taki sposób. No wydaje mi się, że naprawdę fajny domek mi wyszedł. Troszkę nad nim kombinowałem, ale wydaje mi się, że jest dosyć przestronny w środku. No i też go troszkę wykończałem w środku. Dobra, uwaga, wchodzimy do środka. Tu mamy drzwi i wchodzimy i tak. Tu mamy taki salonik, to tak stawiałem w sumie, wiecie, to i tak sobie postawiam, jak będą chcieli. To jest tak, tu mało miejsca jest ogólnie, nie było jak to postawić. Myślałem, żeby tu postawić tak, stolik i z drugiej strony, ale to wyglądało tak zbyt kanciaście, a tutaj to tak, wiecie, często w domach są takie kanapy po prostu, które tak są dziwnie postawione. Tutaj mamy kuchnię elegancko, tutaj, prawda, taki kafelki. Tu se stoimy, mamy kółeczki dwa, jakaś tutaj, prawda, kuchenka. Mamy kran, crafting, tu ten, po drugiej stronie sobie można usiąść oczywiście. Chociaż te krzesła mi nie do końca odpowiadają, bo w tym to nawet tak średnio się da usiąść chyba. W sumie jak tak siądę tu, no widzicie jak to wygląda. No tak średnio, tutaj by się, tu się da, bo tutaj... A nie, tu się nie da też, o kurczę. To źle to zrobiłem, czekajcie, tutaj co? Tutaj coś innego, czekajcie, dlaczego tu się nie da? I dało się wcześniej. Co mi tutaj blokuje? Serio? To się nie da? Ale było... Coś ja tu... A nie, bo tutaj dobra, bo ja tutaj wcześniej dałem te, dobra. To takie półpłytki. I wtedy się dało. Patrzcie, tutaj zabierzemy sobie tą półpłytkę. I zamiast damy zamiast tego. No i wtedy się dało. Tutaj normalnie siąść wtedy. Dobra, tak. I wtedy to miało... O!
tutaj, ojejku, dobra, wstało mi się, dobra, tak. No i teraz to ma sens, że tutaj da się siąść, nie? Ale, ojejku, znowu, siądźmy. Dobra, coś takiego. No i teraz to ma sens, nie? Że tak można było usiąść. No ale przy tych wełnach się nie da. W sumie nie wiem, co jest lepsze, no ale to za to takie jest ruchome i widzicie, jak się stanie, to to się naciska. No ta wełna chyba jest lepsza, ale jeszcze nie mam pomysłu. No najwyżej sobie to zmienią, wiecie, o co chodzi. Dobra, tu mamy skrzynkę, elegancko całe parte, tam jest wyjście do góry. Tutaj możemy sobie wejść i tutaj mamy znowu jakieś takie, tu też jest drugie wejście, tak jakby są dwa wejścia. No w sumie ja to potraktowałem jako główne, ale w sumie chyba to powinienem potraktować jako główne i tutaj tą drogę poprowadzić jeszcze tu. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie niech jest tak, jak jest. Tutaj mamy przejście też tutaj i możemy wyjść na górę. Uwaga, idziemy tutaj. Tutaj mają taki mały magazyn, zrobiłem im, bo tutaj nie wiedziałem, jak zagospodarować to miejsce, więc uznałem, że magazyn tutaj może być idealny. Więc niech tutaj mają takie skrzynki, w których sobie mogą rzeczy pochować i tyle. Tutaj nic większego nie ma. Tutaj mają znowu jakieś taki, znowu takie małe, pełne z takich miejsc tutaj, takich małych, które po prostu ulokowałem, wiecie, że na przykład jakaś garderoba taka. No bo nie wiem, co ja tutaj mam robić tak naprawdę. Nie przewidziałem tutaj w ogóle pokoju dla dziecka, ale to w sumie dlatego, że dziecko jak się rodzi, to i tak nie ma własnego pokoju na początku, tylko mieszka z rodzicami, więc tutaj są po prostu dwa łóżka. No i myślałem, żeby tutaj gdzieś trzecie łóżko postawić dla dzieciaka, ale jeszcze nie wiem gdzie. To będą sobie ustawiać, jak będą chcieli. To wiecie, to ich dom mogą sobie go przerabiać. Tutaj mamy znowu skrzynki. No i tutaj mamy jakieś takie jeszcze skrzynki inne. Taka jakby szafę zrobiłem. Nie miałem pomysłu, jak inaczej szafę zrobić. No ale dobra, coś takiego. No nie wiem, możecie ocenić, jak to wygląda. Tutaj jest jeszcze wejście, tu jest łazienka elegancka. Mamy wannę, można sobie parę razy się popluskać. Tu jest w ogóle jakiś jacuzzi chciałem zrobić tutaj tym, ale nie wiem, czy to tak działa, że jak ja tutaj coś dam, czy tutaj da się jakby jacuzzi zrobić. Tak postawiłem, bo w sumie to też wygląda jak taka rura wylotowa, wiecie, o co chodzi, nie? Tylko tutaj, nie wiem, dlaczego ja tak tu zrobiłem. Tutaj widać to drewno, nie, to źle zrobiłem, to źle mi się postawiło, to na odwrót. O nie, zalałem dom, zalałem dom! Oj, dobra, stawiamy tak. I stawiamy... Czekajcie, źle to postawiłem, co ja tu robię? Tu, tak. I tak, okej. I teraz ile ja tu zniszczyłem? O, nic mi się nie zniszczyło na szczęście. Jak miło. Dobrze, że nie użyłem żadnych bloków takich, co się niszczą. Ale dobra, troszkę tutaj zwariowałem. Czekajcie, musimy to naprawić troszkę. Bo, no, teraz to wygląda lepiej. Tak to powinno być, no. Ja tu mnie wcześniej poniosło, tak. Czekajcie, tylko to z dołu teraz ma jakąś tam dziurę chyba, bo mi zostały bloki. Skąd ja te bloki mam? Czekajcie, tu na dole jest dziura w takim razie. Trzeba ją, no oczywiście. A, bo tutaj, tu powinno być to. No i tu powinniśmy zrobić jeszcze tak i tak, no i teraz to ma sens, dobra. No więc taki domek, ja idę go pokazać Palionowi, bo jestem ciekaw jego reakcji, jak on zareaguje na to. No i pewnie będzie to wręczane również Paliącej Steve'owi za jakiś czas. No więc musimy, że tak powiem, pokazać Pawłowi. Mam nadzieję, że Paweł zaakceptuje tą budowlę i powie: git, bardzo fajna. Dobra, lecimy po Pawła. Dobrze, widzowie, zbliżam się do domu Pawła. Widzę, że dalej jest tam u siebie. Zawsze jak do niego przychodzę, to jest tam na górze. On bardzo lubi chyba ten pokój, bardzo, prawda, lubi tam przebywać. Dobra, dyn, wchodzimy do środka. Paweł! Dzień dobry! Mam zrobione, co to za płyta? Czy chcesz zdradzić nam? A, nie mogę ci tego pokazać. Nie możesz nam tego pokazać, no dobra. Dobra, to chodź w takim razie. Lecimy, bo muszę ci pokazać na ten dom. Jestem ciekaw twojej reakcji, mega. Zbudowałem, wygląda dobrze, mi się wydaje. Jeżeli byś chciał kiedyś przemalowywać ściany, no to prawda, kiedyś można, aczkolwiek i tak to oddajemy Paliącej Steve'owi, to zobaczymy, co oni z tego zrobią. Ale już wybudowałeś chatencję. No tak, ale trwało to, kurczę, od wczoraj, cały dzień wczoraj siedziałem. No, więc kurczę, trochę to trwało. Dobra, lecimy, kurde. Mi się o, dom podoba. Już widzę, no, no już widzę. Mi się dom podoba. Szczerze, ja sam bym mógł w takim domu mieszkać. Tak, że taki, no tak, no wygląda jak taki domek jednorodzinny. Tak, 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 no. I jak kolor oceniasz? No taki basicowy biały zrobiłem z dodatkami drewnianymi, no ale po prostu nie miałem pomysłu, co tu innego dać, nie? A akurat te bloki się najbardziej opłacało kupić tam u Miki. A właśnie, słuchaj, zostało mi tyle i tyle z tego, co mi dałeś. Dobra, no to co? Przechodźmy do reakcji. Ogólnie są dwa wejścia główne. Są dwa wejścia główne. Jedno tutaj. I w sumie możemy od tego zacząć, a drugie jest tam obok. Właśnie nie wiem, na które się zdecydować, żeby było bardziej główne. Tutaj można sobie odwiesić kurtkę i prawda, takie rzeczy. No i to jest to drugie wejście, nie? Tak, no bo tu więcej nie można było, bo tam mało miejsca jest, nie? No i przechodzimy tutaj i tu jest tak, salonik, co można klapnąć, elegancko. A tego nie ma, a to jest, co to jest? Do płyty? Co? Nie, tu są po prostu, tu są te a tak, to, aha tak, to, te na płyty dałem, to gdzie ja dałem te boomboxy? Ja tu gdzieś, albo nie, nie dawałem tych boomboxów, dobra, no to tu są wszędzie te płyty. No, to tu mam jeszcze, tu można puścić, prawda, zielone dwa. Tu jest salonik. Tak, salonik i tu jadalnia elegancka, kuchnia. To jest wyjście jeszcze. Kuchnia, no tak, tam też, na taras, właśnie myślałem, żeby tutaj zrobić jakiś taras im, ale to oni sobie sami to zrobią w sumie chyba. Bo to też nie będę za nich wszystkiego robił, nie? Jest, ale zarówno ta podłoga, stara, tak, stary taki, Minecraft. Taki kafelkowy, kurczę. Stary Minecraft. Tak. Dobra, i patrz, i piętro wyżej. Tutaj też elegancko to wygląda moim zdaniem. Wchodzimy na górę.
A, tutaj jest taki magazyn, zrobiłem im po prostu. To nie wiedziałem, jak to zagospodarować inaczej. Można ewentualnie tu zrobić pokój dla dziecka, bo póki co domu dla dziecka, znaczy pokoju dla dziecka tutaj nie ma. No bo uznałem, że dziecko jak się rodzi, to i tak z rodzicami w jednym pokoju na razie jest, nie? Więc jak ono się urodzi, to na pewno będzie tu, a później będą myśleć, gdzie to ulokować. No i tutaj, prawda, ich sypialnia. Tak. A, czyli tu jest ich sypialnia, a czekaj, a pokój dla dziecka, gdzie był tutaj? Tutaj jest łazienka. A, tu jest łazienka, a później, okay. A gdzie, można myśleć później nad tym pokojem dla dziecka, gdzie ono było ulokować. Można też ewentualnie przedzielić ten strych na dwa, nie? No bo tam jest jednak bardzo duża przestrzeń. I patrz, jaką szafę tu im zrobiłem, elegancką, do której się nawet można schować. Czekaj, no, czy to przedzielić na dwa? No można w sumie przedzielić. No tu by można było zrobić tu ścianę, nie? I podzielić na dwa, tylko to będą dwa takie małe pokoje, no. No, albo ale zrobić, musiałby być dla dziecka. No to na pewno tu się jakoś ulokuje. Też wiesz, tu na przykład można ten magazyn wyeliminować i tu zrobić, nie? Będzie miał takie poddasze nawet, swoje. Nawet nie wiem, czy... Czekaj, bo jak to się rozwali, to jest komba, nie? Tu jest dach, no. Tutaj jest okay. Tak nisko dosyć, ale... No na pewno się gdzieś znajdzie, można ewentualnie tą łazienkę lekko przerobić też. Przenieść ją gdzie indziej. Wiesz, bo ta łazienka nie jest tutaj konieczna, można ją zrobić na dole, nie? No gdzieś się znajdzie, No, miejsce. No, pomyślmy. Dobra, pomyślmy. No i ja ocena od 0 do 10 takiego domu, prawda, od zielonego turbistra. No właśnie, w głowie miałem dokładnie taki dom. Tak, no to dobrze. 10 na 10, dobrze, no to w takim razie ten dom zostanie wręczony Paliące i Steve'owi u Pawła na kanale, więc koniecznie wbijajcie do niego i zobaczcie, jak to u niego będzie przebiegało. No i co, taki dom, prawda, tutaj będą mieszkać, tu będzie się wychowywać pierwszy dzieciak na Palionowie. Jednu, jaram się troszkę, chociaż to nie moje dziecko. Dobra, dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie, mam nadzieję, że tutaj będzie im się dobrze mieszkać. No i zobaczymy, jaka będzie ich reakcja w ogóle na ten dom, bo oni w ogóle nie wiedzą, że coś takiego dla nich powstaje. No, widzimy się u Pawła. Elo!